próby wyłonienia wykonawców projektów z budżetu obywatelskiego zakończyły się fiaskiem. Za trzecim razem udało się wybrać firmę, która zbuduje planetę zabaw i sportu. Tak samo było w przypadku kompleksowej modernizacji boiska przy Zespole Szkół nr 7. Dopiero w trzecim przetargu znalazł się chętny. Boisko przy Zespole Szkół nr 7 doczeka się unowocześnienia. Przetarg wygrała firma z Suwałk, która lada dzień rozpocznie pracę. Tak jak za każdym razem, przy każdym przetargu obowiązuje nas tutaj kryterium wyboru najniższej ceny. Taki było tu również w tym przypadku. Najniższa cena opiewająca na 392 tysiące wpłynęła od firmy suwalskiej. Kolejna kwota była już niestety wyższa o 10 tysięcy. Przebudowa boiska miała kosztować 482 tysiące złotych. Jednak tak jak w przypadku planety zabaw i sportu, inwestycja będzie droższa o 60 tysięcy. Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zdecydował, że zadanie polegające na modernizacji boiska przy Zespole Szkół nr 7 najlepiej będzie podzielić na dwie części. Część pierwsza, czyli oświetlenie, tą inwestycję udało się rozstrzygnąć za pierwszym razem. Ta inwestycja będzie kosztowała 150 tysięcy, natomiast część druga, czyli prace budowlane, tutaj dopiero za trzecim razem, czyli 392 tysiące. Suwalski magistrat chciał zrealizować trzy zwycięskie projekty. Po wykonaniu planety zabaw i sportu i nowoczesnego boiska na budowę parku za akwaparkiem zostanie tylko 175 tysięcy złotych. Ta kwota, zgodnie z głosowaniem, które zostało przeprowadzone wśród mieszkańców Suwałk, powinna być przeznaczona na budowę placu za akwaparkiem. Przetarg na realizację tego obiektu ogłaszamy już dzisiaj w środę. Także wyniki tego przetargu, jeżeli oczywiście firmy zgłoszą się, będą znane już w połowie sierpnia i wtedy będziemy wiedzieli, jaka kwota jest potrzebna do wybudowania tego obiektu z akwaparkiem. Urząd Miasta szacował, że będzie on kosztował ponad 500 000 złotych. Władze Suwałk zadecydowały, żeby inwestycje podzielić na kilka etapów, a brakujące pieniądze dołożyć z tych przeznaczonych na modernizację miejskich placów. Internauci zdecydowali, który projekt muralu doczeka się realizacji. Zwyciężył pomysł pochodzącego z Suwałk rysownika i scenarzysty konkursowego Karola Kalinowskiego. Suwalczanie mogli głosować na jedną z trzech propozycji wybranych przez komisję konkursową. Projekt Karola Kalinowskiego zdobył prawie 1500 głosów. Decyzją Suwalczan baśniowy las i leśne stwory zostaną namalowane na ścianie kamienicy przy ulicy Noniewicza 81. Na drugim miejscu znalazł się projekt Bartosza Żelińskiego, który przedstawiał znanych Suwalczan wyglądających przez okno w nowoczesnej, kolorowej scenerii. Na ten mural zagłosowały 1124 osoby. Praca Miłosza Stelmaszka i Kamila Bryniaka, czyli Sierotka Marysia i Latające Książki, znalazła się na trzecim miejscu. Zwycięzca oprócz nagrody w postaci realizacji jego projektu otrzyma 3000 zł. Pozostali uczestnicy konkursu odpowiednio 2 i 1000 zł. Oficjalne odsłonięcie pierwszego w Suwałkach muralu zaplanowano na 9 sierpnia podczas Dni Suwałk Jarmarku Kamedulskiego. Niedawno poznaliśmy zwycięskie projekty, które wygrały w głosowaniu na tegoroczny budżet obywatelski, a miasto już przygotowuje się do kolejnego. W przyszłorocznym budżecie obywatelskim czekają nas trzy istotne zmiany, a co najważniejsze, będzie on dwukrotnie większy. Mieszkańcy zadecydują, na co wydać 2 miliony złotych. Poważną zmianą jest głosowanie na propozycje zgłoszone do budżetu obywatelskiego. W tym roku 2014 mogliśmy głosować na 5 propozycji, które znalazły się na liście budżetu obywatelskiego do realizacji. Natomiast w przyszłorocznym 2015 roku będziemy mogli tylko głosować na jedną propozycję zgłoszoną. Do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego nie będzie można zgłaszać też projektów, które miałyby być zrealizowane na terenie placówek oświatowych. Mieliśmy dosyć dużo problemów w tegorocznym budżecie. Niektórzy uważają, jeżeli jest to na terenie szkoły czy przedszkola, to nie będzie służyło wszystkim mieszkańcom Suwałk. Także bezpieczniej będzie jakby wykluczenie tego terenu do realizacji tego typu inicjatyw obywatelskich. Do 20 czerwca potrwają specjalne konsultacje dla organizacji pozarządowych. Są uwagi jednej organizacji do projektu uchwały. Czekamy na kolejne i w środę będzie też specjalne spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, gdzie sobie omówimy projekt nowej uchwały i gdzie też będą mogli od razu na gorąco zgłaszać uwagi albo później przesyłając formularz taki specjalny, formularz opinii, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Suwalczanie będą mogli zgłaszać swoje projekty już jesienią. Miasto przewiduje też wzorem ubiegłego roku specjalne spotkania informacyjne dla mieszkańców.
Można kupić dwie kamienice przy ulicy Kościuszki. Budynek Urzędu Gminy sprzedawać będą drugi raz, bo do pierwszego przetargu nikt nie przystąpił. Druga kamienica, która pójdzie pod młotek, to budynek, w którym mieści się PAP Retro oraz biuro poselskie. XIX-wieczny zabytkowy budynek, w którym mieści się Urząd Gminy, ma być sprzedany, bo samorząd buduje sobie nowy gmach. Przy pierwszym przetargu wstępna cena kamienicy wynosiła 3 300 000 zł. Nie było jednak chętnych do jej kupna. Teraz gmina obniża cenę o 30%. Przetarg ustny, należy wprowadzić wadium. Cena, jaka nam rzeczoznawca wycenił ten budynek, to jest 3 300 000. Teraz obniżyliśmy to o 30%, czyli automatycznie to spada około niecałe 100 tysięcy. 900 tysięcy, przepraszam, że policzyłem. Zachęcamy, zapraszamy do tego, do jak gdyby tutaj do sprawdzenia, zobaczenia, jak ta kamienica wygląda. Kamienica ma swoje plusy i minusy. Zlokalizowana jest w bardzo atrakcyjnym miejscu, w samym centrum Suwałk. To jest kamienica zabytkowa, konserwator zabytków jakby na tym rękę trzyma, tak mówiąc potocznie. Też z ustawy mamy obowiązek obniżenia ceny 50%. Po przetargu, czyli dzisiaj powiedzmy jest to 3 miliony w przetargu, to my o 50% musimy automatycznie z mocy ustawy tą cenę zmienić. Na korzyść oczywiście nabywcy, czyli jakby to jest taka też zachęta. Wynik przetargu będzie znany w sierpniu. Również w sierpniu miasto planuje sprzedać kamienicę przy ulicy Kościuszki 76. Jest to budynek narożny, ulica Kościuszki i Chłodna, w którym dawniej się mieściła Straż Miejska w Suwałkach. Budynek będzie wystawiony za ponad 3 miliony złotych, ale jest on zabytkowym w 80%, dlatego nabywca będzie musiał zapłacić tylko 1 800 000 złotych. I jest to budynek główny, czyli położony od ulicy Kościuszki, a także oficyna, która leży, czy jest położona od strony ulicy Chłodnej. W zabytkowej kamienicy mieści się biuro poselskie Bożeny Kamińskiej, lodziarnia, bar, salon fryzjerski i środowiskowy hufiec pracy. Umowy najmu tych lokali kończą się 31 grudnia. Nowy nabywca może podpisać nowe umowy z tymi najemcami, którzy w tej chwili korzystają z tego budynku. Także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten budynek sprzedać. Wcześniej w budynku urzędowała Straż Miejska i Miejski Konserwator Zabytków. Po przeniesieniu ich do kamienicy przy ulicy Noniewicza, gmach na Kościuszki nie jest już miastu potrzebny. W Parku Konstytucji 3 maja było dziś jak w bajce. Nie tylko za sprawą poprzebieranych w bajkowe stroje postaci. Odbywał się tam piknik, który zorganizowała niepubliczna terapeutyczna szkoła podstawowa Bajka. Trampolina, warsztaty malarskie czy wytwarzanie rękodzieła to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na najmłodszych na drugim pikniku Lato jak z bajki. Można kupować różne smakołyki, grać w konkursy, kierować taką łódką. A ty masz pomalowaną twarz, co to takiego? Tygrysek. Czyli twarz też można pomalować? Tak. A powiedz, jak ci się tu podoba? Jest fajnie, bo czasami dziecko musi się rozerwać na różnych konkursach czy coś. Dla małych elegantek największą atrakcją było malowanie paznokci. Ponieważ jest tutaj wiele pięknych, młodych dam, a kobiety, jak wiadomo, najbardziej lubią się malować i malować paznokcie na różne kolory. Jaki kolor dzisiaj jest najchętniej wybierany? Najchętniej jest wybierany kolor czerwony oraz różowy, ale tutaj dziewczynka wybrała kolor też niebieski. Także czerwony, różowy i niebieski. Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, dlatego organizatorzy oprócz zabawy postawili na naukę. Przede wszystkim nastawiliśmy się na bezpieczne wakacje, stąd zaproszenie suwalskiego WOPR-u do tego, aby zaprezentowali, jak udzielać pierwszej pomocy, jak to wygląda, jak bezpiecznie korzystać z atrakcji wodnych. Zaprosiliśmy też autochodzik z pryzmatu. Dziewczyny pokazują, jak bezpiecznie poruszać się na ulicy, tym najmłodszym dzieciom. Na ten piknik uczniowie szkoły podstawowej Bajka czekają cały rok. To nagroda za rok nauki. Podopieczni Bajki świętują zwieńczenie swojej pracy razem z innymi uczniami suwalskich podstawówek, bo na piknik zaproszenie dostały wszystkie szkoły podstawowe, nie tylko z Suwałk, ale przyjechali też goście z Filipowa i Białegostoku.
Dzięki inicjatywie lokalnej w Suwałkach zmodernizują chodniki w 10 miejscach. Czym jest inicjatywa? Grupa mieszkańców miasta musi złożyć wniosek o budowę lub modernizację np. chodniku, a miasto zapłaci do 90% kwoty potrzebnej na realizację pomysłu. Resztę dopłacają mieszkańcy. Inicjatywy lokalne funkcjonują w Suwałkach od wielu lat. W marcu radni zadecydowali o obniżce wymaganego wkładu finansowego mieszkańców z 30 do 10%. Inicjatywy są zgłaszane do 15 września danego roku, a realizacja jest w roku następnym. Czyli te inwestycje czy inicjatywy lokalne, które zostaną wniesione do 15 września 2014 roku, będą realizowane w 2015 roku. W tym roku na inicjatywy lokalne władze Suwałk przeznaczyły 500 tysięcy złotych. Jesteśmy już przygotowani właściwie do realizacji wszystkich inwestycji. Zostały już rozstrzygnięte przetargi na realizację inwestycji. Chyba tylko dwie inwestycje jeszcze wiszą, ale już w niedługim czasie na pewno zostanie wyłoniony wykonawca. I prace dotyczą głównie ciągów pieszych, czyli chodników. I mówimy tutaj o chodnikach, które będą naprawione, czy też wymienione przy ulicy Witosa, przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej, na osiedlu drugim, na ulicy Wigierskiej, także no i ulicy też Ciesielskiej, tam Ciesielska 5, tam często mieszkańcy narzekali, jest to przed ciągiem takich garaży, że nie ma tam terenów utwardzonych, bardzo trudno potem odśnieżać w zimie, także idziemy, że tak powiedzmy, na rękę mieszkańcom i będziemy realizowali tę inwestycję. Chodniki w 10 miejscach mają być zmodernizowane do końca bieżącego roku. Wnioski o realizację inwestycji w ramach inicjatywy obywatelskiej na przyszły rok można składać w Urzędzie Miejskim do końca września.